Yo, yo, yo! Witam was, Opsi! Mam dzisiaj dla was przygotowane dwa upgrade'y kopiowania, które zostały spatchowane, ale już mamy obejście, więc znalazłem chwilę czasu. Mam jeszcze nagranych kilka glitchy, a mianowicie jest jeszcze modowanie pojazdów także ze znajomym, bez oczywiście bandito, więc kolejna bomba. Oraz wiele, wiele innych jeszcze glitch nagranych, tylko nie ma po prostu czasu, żeby wam to wszystko pokazać. Także sorry za to, chłopaki i dziewczyny. Ale mianowicie chcemy przejść do tych dwóch kopiowań, chcę wam pokazać to za jednym razem. Pierwsza sprawa to będzie tylko obejście tego patcha, a później już po prostu zrobicie sobie tak, jak było to wcześniej na filmiku. A mianowicie właśnie ta solo metoda, która już niestety nie jest solo, ponieważ jest nam potrzebny znajomy, ale tak naprawdę znajomy jest nam tylko potrzebny do tego, aby był z nami na sesji i siedział na jakiejś akcji, czyli na tytanicznej robocie. Musicie założyć sesję prywatną, swoją, zaprosić ziomeczka albo on was. Chodzi o to, żeby była prywatna sesja i po prostu ziomuś odpala sobie akcję, a wy udajecie się do areny. I robimy teraz tak samo jak było to wcześniej, z tym, że pokażę wam właśnie obejście tego patcha i w jaki sposób możecie sobie kopiować pojazd. Ale od razu wam mówię, że te dwa kopiowania, które wam przedstawiam, właściwie wymagają znajomego, ale osobiście chcę wam zaproponować tę drugą metodę, ponieważ jeżeli już wykorzystujecie znajomego do pomocy, to jak najbardziej lepiej, żeby wam pomógł w tym drugim glitchu, który przynosi o wiele lepsze rezultaty i lepsze po prostu możliwości. A więc chcę wam pokazać właśnie pierwsze glitche, byście nie mieli właśnie tych wszystkich dóbr, które są wymagane do następnej części, to oczywiście możecie korzystać jak najbardziej z tej, więc kto komu i co komu lepiej właśnie tutaj wychodzi i ma większe możliwości, no to robimy sobie tego glitch. A więc przygotujmy się w taki sposób, że musimy oczywiście mieć ustawione opcje dobieranie graczy na zamknięte. Jest to ważny element. To musi być zamknięte. Udajemy się do tej ściany z areny World i teraz dajemy D-pad w prawo, dajemy właśnie ten ekran i tutaj dajemy trójkąt. I teraz po prostu dołączamy do znajomych, damy trójkąt i są te rekordy. Wchodzimy na imprezę i dołączamy do znajomego, który jest na akcji. Potwierdzamy te dwa komunikaty, wrzuca nas z powrotem, odpalamy online i teraz odpalamy sobie normalnie misję, tytaniczną robotę lub jakąkolwiek. Chodzi o to tylko, żeby się w lobby nam wgrało, nic tutaj nie naciskamy, tylko czekamy na wgranie się lobby i jak będzie możliwość wyjścia na kółku, to wychodzimy. I to jest obejście całego patcha. Czyli po prostu nie używamy tutaj żadnego kryminalisty, nic z tych rzeczy, tylko po prostu dołączamy do znajomego, który siedzi na akcji, potwierdzamy oba komunikaty i potem już odpalamy zwykłą tytaniczną robotę, wychodzimy i udajemy się w te drzwi. I tutaj znowu jest ten szybki właśnie skok, ale już wam pokażę w nowym tempie, jest bardzo to proste, czyli dajemy X, robimy dwa kroki, spójrzcie, jeden, dwa, bęk, kółko, jeden i kwadrat od razu. I nas rzuca właśnie wczytywanie. I to już jest znak, że już wszystko się udało. Teraz dajemy D-pad w dół, wybieramy Franklina, dostajemy ten komunikat, dajemy kółko. I to jest wszystko, co mamy zrobić. Tak obchodzimy tego patcha, a teraz już robimy dokładnie tak samo, jak było to dalej w poprzednim glitchu. Także nie będę wam pokazywać, jak cały glitch ma przebiec, tylko właśnie ten początek, jak obejść tego patcha, a resztę sobie po prostu jeszcze nie wiecie, nie znacie, po prostu będziecie znowu to robić po raz któryś, to wiecie, o co chodzi. Także teraz tylko wiecie, co trzeba zrobić. Udajemy się do maszyny, wchodzimy na D-pad w górę, wybieramy tę szybką akcję. W momencie, jak już wybierzemy szybką akcję, to nasza postać znika. Teraz wyłączamy po prostu D-pad, czyli wyłączamy po prostu J-pad, kontroler. Włączamy go ponownie i wypijamy drinka, czyli dajemy D-pad w prawo wtedy, żeby on wypił drinka.
wypił puszkę z automatu. Jak skończy pić, udajemy się po prostu do... Po prostu do kółeczka z przesuwaniem pojazdu, jak było to wcześniej. Czyli jak widzicie, teraz się już nic nie zmieniło. Generalnie chodzi tylko o ten początek. I tam już w tym kółeczku jest też ważne, żeby nie kliknąć w prawo, a w lewo na D-padzie. Czyli klikamy w lewo i wtedy otwiera nam się Securo kamera, po prostu kamery z ochrony. Zanulujemy na kółeczku i wchodzimy do obojętnie którego pojazdu. Tego pojazdu nie tracimy, nie ma to znaczenia jaki ty pojazd chcecie użyć. Wsiadacie do obojętnie jakiego, dajecie gaz do dechy i wyrzuca was po prostu gdzieś poza rejon areny. Różnie to wyrzuca, mnie zazwyczaj wyrzuca w te góry. A więc to już jest wszystko, wiecie jak dalszy ciąg przebiega, lub po prostu odwiedźcie sobie poprzedni glitch, właśnie ten solo i tam jest dalszy ciąg, całkowity glitch i po prostu nie mam czasu wam za bardzo całego glitcha pokazywać, więc pokażę wam tylko jak wejść. A teraz drugie kopiowanie, spójrzcie, musimy mieć zaproszenie od Lextera, to już jest kopiowanie ze znajomym, który nam pomaga, a my dzięki niemu będziemy mogli skopiować cały Maze Bank za jednym razem, z tym, że znajomy jest nam potrzebny dosłownie na chwilę, czyli takie pół solo, jak to było wcześniej. Znajomy po prostu nam pomaga, a potem wychodzi i już my sobie sami kopiujemy do bólu, ponieważ możemy później te pojazdy przewozić z Maze Banku, robić nowe miejsce i przechodzi do nowego kopiowania i tak w kółka skończy nam się miejsce w garażu, wszystkich garażach. Pamiętajcie tylko, żeby Maze Bank był cały pusty. Czym więcej miejsc wolnych, tym więcej kopii będziecie mieć, więc trzeba mieć pusty Maze Bank. A więc znajomy wchodzi do swojego MCO, wysyła nam zaproszenie, dołączamy do niego i ustawia się znajomy pod drzwiami wyjścia od MCO. I ma, ustawia się na komunikacie, że wyproś znajomych, wyproś wszystkich z MCO, a wy musicie, jak wcześniej wam mówiłem, właśnie mieć ten komunikat od Lextera o kontynuacji jakiegoś napadu, obojętnie jakiego. I teraz my wchodzimy na komunikat, ustalamy, że na 3 na przykład znajomy nas wyprasza i wychodzi z MCO, a my potwierdzamy, na to właśnie, na tym ustawiamy sobie Lextera, potwierdzamy ten komunikat. Jeżeli was wrzuci do bunkra znajomego, no to po prostu się nie udało, musicie wejść z powrotem do bunkra, do MCO i powtórzyć tą całą akcję. A jeżeli macie taki efekt jak ja, czyli czarny ekran, wczytywanie i wrzuci mnie do właśnie tego całego rozpoczęcia napadu, to jest, o właśnie, to znaczy, że wszystko się udało. Teraz tylko dajemy kółeczko, wychodzimy stąd, a nasz znajomy wysyła nam ponownie zaproszenie do swojego bunkra, ponieważ my teraz znajdujemy się w naszym mieszkaniu, czyli po prostu wracamy do znajomego. Znajomy nam wysyła zaproszenie do bunkra, potwierdzamy, respimy się w niego w bunkrze. Właśnie ten Martin to normalnie zawsze wyczuje moment, kiedy wysłać. Trzeba być czujny. No i teraz znajomy udaje się w to niebieskie kółeczko i po prostu wciąga nas. Wciąga nas, musimy też w miarę stać blisko, żeby miał komunikat, że wejść z pobliskimi znajomymi. Czyli najpierw nas wyprasza, teraz nas zaprasza. I teraz my powinniśmy po prostu odrodzić się w bunkrze, nie w MCO, w pustym bunkrze i po prostu wchodzimy na interakcję i się zabijamy. No i teraz już nic nie pozostało jak zrespienie nas na dokach, czyli teraz już przechodzi wszystko tak jak było wcześniej, czyli tak samo obejście już patcha, to jest właśnie w taki sposób. Teraz udajemy się pod nasz klub SecuroServe, pod Maze Bank,
a nasz znajomy musi po prostu pod nasz Maisie Bank przyjechać swoim MCO i ustawić go gdzieś w pobliżu. Czym bliżej właśnie naszego Maisie Banku, to szybciej będzie przebiegał cały proces kopiowania. Znajomy, gdy już przywiezie na Maisie Bank, wychodzi z MCO i po prostu opuszcza grę. Po prostu opuszcza grę, opuszcza sesję, obojętnie robi swoje, już nam jest niepotrzebny. Dziękujemy mu serdecznie za pomoc i żegnamy się z ziomeczku. Nara, dzięki, zobaczymy się za kilka godzin, gdy już będziemy obrzydliwie bogaci. A więc teraz już jest nasz cykl, teraz już przechodzimy do kopiowania, wzywamy pojazd, który chcemy kopiować. Oczywiście najlepiej są wykorzystać w tym liczu jakieś pojazdy z areny. Easy się dobrze sprzedaje. Czym po prostu tańszy, tym lepiej. I oczywiście stuningowany na maksa. Jeżeli nie macie, no to LG jak najbardziej także. Teraz wzywamy także MCO, udajemy się pod MCO. Spójrzcie, że MCO musi być pojazd, który chcemy się pozbyć. Na właśnie przerwaniu pojazdu, musi być przerwania pojazdu. Zobaczcie, jest tam LG RH8. I po prostu wjeżdżamy do naszym EC, czy jaki tam wybierzecie swój pojazd do kopiowania. Po prostu wjeżdżamy do MCO, potwierdzamy komunikat o zastąpieniu pojazdu. Teraz możecie mieć dwie opcje. Jedna jest taka, że pokaże wam się szary ekran i wtedy musicie po prostu popełnić samobójstwo i wjeżdż do pojazdu, jak się już respicie na gdzieś w pobliżu swojego Maisie Banku. A druga opcja to jest właśnie taka jak ja, czyli potwierdzam komunikat, mam ładowanie i po czym respimy się już w samochodzie. Czyli macie dwie opcje, nie wiem, która wam się tam załaduje. Czyli ja mam ładowanie, od razu jestem w pojeździe i teraz od razu wjeżdżam do Sekiro. Do Maisie Banku od razu wjeżdżamy i wybieramy miejsce, gdzie mamy pustkę. Oczywiście, tak jak było to wcześniej, musicie mieć czym więcej pustego miejsca Maisie Banku, tym więcej kopii. Musi być puste miejsce, nie może być żaden pojazd, bo podmianka nie daje kopii, tylko właśnie puste miejsca. I jak już jesteśmy w środku, to po prostu wsiadamy do tego pojazdu, dajemy D-pad w prawo, wjeżdżamy do mechanika i musimy cokolwiek w tym pojeździe zmienić, aby go zapisać. Cokolwiek. Oczywiście możecie użyć tutaj zmiany koloru tablic, lub te obramówki na oponach, możecie sobie zmienić to, co chcecie. Oczywiście nie potrzeba tutaj tablic swoich własnych, iFruitowskich, ponieważ każde tablice dostajemy od pojazdu, który znajdował się w MCO, który poszedł właśnie na utylizację. I teraz wychodzimy, możemy od razu tym pojazdem wyjechać. Ja wam pokażę właśnie, że tutaj musicie mieć wszędzie pustkę, im więcej macie miejsca wolnego. Tak samo na drugich piętrach, 2, 3, potem sobie tylko przenosicie te pojazdy i jedziecie dalej z koksem. Przenosicie do innych garaży, robicie pustkę znowu i lecicie dalej. Wtedy nie musicie już mieć znajomego, po prostu będziecie sobie robić wszystko po kolei. No jak już zapiszemy pojazd, to kupujemy nowy do MCO i w tym gliczu cały proces bardzo szybko przebiega. Z tym, że musimy czekać na dostarczenie tego darmowego pojazdu do MCO. Musimy poczekać, zanim on dojdzie, zanim zostanie zrealizowane nasze zamówienie. W innym wypadku kopiowanie się nie uda, więc spójrzcie, ja normalnie muszę czekać i czekam, jak dostaniemy komunikat, że nasz pojazd został już dostarczony. Jest to ważny element i to jest najdłuższy tak naprawdę etap w tym kopiowaniu, który musicie po prostu, nie da się go przeskoczyć, no trzeba poczekać. O, już go mamy, wjeżdżamy ponownie, dajemy D-pad w prawo, podmieniamy pojazdy i robimy ten proces w kółko, czyli wjeżdżamy znowu do Maisie Banku, do mechanika, zmieniamy coś u mechanika, wyjeżdżamy na zewnątrz tym pojazdem, możemy od razu wyjechać od mechanika, znowu zamawiamy LG, czekamy na dostarczenie, wchodzimy do naczepy, podmieniamy, znowu się respimy na zewnątrz i tak w kółko, aż uzupełnimy wszystko na maksa. Więc to jest wszystko z mojej strony. Dzięki, pozdro dla was i pamiętajcie o jednej ważnej rzeczy, że u Opsiego nie ma, nie było i nigdy lipy nie będzie. Yo!
sposób dla was.